dwa. Właśnie tak. Ile ten gówniany mikrofon? $58. To chuj nie pieniądz. To chuj nie mikrofon. Pozwólcie, cały czas będzie na świat dali nasze stanowiska, tam z tyłu można zrobić zabeczkę, koszulkę, mamy górę rozróżniające, jednostronne zmiany bardzo wesoło. A ja tymczasem sięgnę do naszego kompendium wiedzy. Znowu kilka skromnych informacji związanych od z tym, co kiedyś działo się na linii rock'n'rollowcy i milicja. Otóż, kochani, jak wypowiadał się w 1984 roku Robert Brylewski, co chyba nie. W roku 86. Otóż, poszli pić. Gdzieś tak w 86 roku modna stała się polityka, no my też chyba pójdziemy. Trzymać krótko. Widzę, że śpiew samochodu. Zawsze się znalazł, więc mieliśmy kilka przejść. Kiedy zginęli nas w Jarocinie za palenie trawy, nic nam nie udowodnili, ale musieli spisać protokół. Jakieś było śmiesznie, bo wszyscy składali identyczne zeznania. Uwaga, fajkę otrzymałem od osoby z mojej lewej strony, której imienia i nazwiska... Słucham cię, mój drogi przyjacielu. I podałem osobie z mojej prawej strony, której... No bardzo dobrze, miałem słuchawki na uszach, to cię kurwa nie słyszałem, a tu i tak głośno jest, nie? Kochani, w 1986 roku, a teraz relacja Pawła Gumoli z legendarnej formacji Moskwa. Oni przez jakiś czas mieli także problemy z cenzurą. Pojawiali się w radiach jako M2. Dawaj, jeszcze raz tą zapalniczkę. I też pod taką nazwą byli już moment. Przez wiele, wiele lat. To jest jego wypowiedź z 2003 roku i znowu linia rock'n'roll milicja. Milicja była widoczna. Jak jest kurwa, zadzwoń do chuja. Jaka odpowiedź, jakie wykasły, jakie informacje przekaż. Użyj numeru. Zadzwoń. Za to, no. Że miałem taki pas od karabinu z miejscami na naboje i pieszczochę. To im się nie spodobało. Zabrali mnie do gazika. Spytali, gdzie mieszkam i zawieźli na kwaterę pod Jarocinem. Po drodze... Edulto, coś tam. Wyłączył telefon. Cioch? Nie, Boguś na Sycylii. Na kwaterze nic nie znaleźli. Dobra, na SMS-y odpowiadam później. Teraz nie mam czasu na pierdoły. Bo w Jarocinie była prohibicja. Potem odwieźli mnie na komendę. Była, milicji. Była. Poczułem wtedy posmak gestapo. Zaczęli mnie gnać. Przytrzymaj chwilę. Na górę, mówiąc, że inaczej będą walić w nogi. Trafiłem do pokoju przesłuchań z 5 pankowcami. Pamiętam, że padło pytanie. Po 5 pał, czy golimy na łyso? Pankowcy odpowiedzieli, po 5 pał. I zachowali fryzury. Mnie wypytali jakieś bzdury i wypuścili. Byłem wtedy młodym człowiekiem i nie wiem, za co się przyczepili. Nikomu nic nie zrobiłem, a tu łapią mnie jak jakiegoś małego kota, nie wiadomo czemu. Kochani, to tylko jedna z wielu relacji z tamtego okresu. Dzisiaj, jak sami obserwujecie, w postaci mojej osoby sierżanta Szmaty, świat się kompletnie zmienił. Ja apeluję o to, abyście się trzymali za ręce, abyście się całowali, abyście się dotykali jako osoby samotne, znalazły sobie jakiegoś miłego partnera. I żebyście się dzisiaj brutalnie całowali nad ranem, kiedy będziemy kończyć imprezę mniej więcej o 4 nad ranem, bo takie są plany. I najważniejsze jest Satan. Satan dzisiaj osmali twą kurtkę ze Skaju, także nie krzycz tak głośno. Formacja Varieté, niegdysiejsza legenda tak zwanej sceny zimnofalowej. Bardzo interesująca ideologia. W Polsce nie ma zbyt wielu formacji, które mają coś do przekazania. Akurat tutaj będziemy świadkami na pewno ciekawego wylewu intelektualnego, oprócz tego zespół, który powraca z ciekawym brzmieniem, z propozycją na XXIII wiek. Kto wie, nie jesteś w stanie, że za 100 tysięcy lat świetlnych być może tego typu dźwięki będą grane na promach. Powiedz mi tylko, kiedy mam go wcisnąć. Aldebarana, więc błogosławieni ci, którzy pozostali do bladego świtu, aby wysłuchać teraz kosmicznego przekazu formacji Varieté. Dostałem sygnały, że na dzisiejszą sztukę formacji Varieté przyleciało kilku osobników z kosmosu. Są gdzieś tam z tyłu, centralnie? Gdzie zagrywani 5 metrów pod glebą będą słuchać i zaniosą sygnały w najdalsze zakątki wszechświata. Przed nami wstrząsająca, cudowna, kosmiczna przygoda. Wasza matka nie uwierzy, kiedy opowiecie, że widzieliście na estradzie Varieté w towarzystwie sierżanta Szmaty. Przed wami Varieté.
zasadzonego po mieszkaniu. Niespokojny i niezdrowy. Zegar bije bim bam bom. Z okna samochód. Zegar bije bim bam bom. Zostaniemy zmysłami
tysięcy mil. Dryfujących mil. Zostaniemy zmysłami, antenami, dryfujących min, dryfujących min. We'll be right back.
zielono okie. Radio Romans. Zielono okie. Radio Romans. Otwiera przestrzeń fal. Otwiera przestrzeń fal. Marynarzu już płynę. Marynarzu, marynarzu już płynę. Marynarzu, marynarzu już płynę. Marynarzu, marynarzu już płynę. Czy możemy prosić pana akustyka od odsłuchów tutaj na posterunek? Byśmy bardzo, bardzo by nam był potrzebny. Dziękuję bardzo. Jedziemy na następny numer. Bohater liryczny. Thank you.
przyszedłem tu po nic więcej poza tym, co jest. Poza tym, co tu jest.
możesz tylko kupić bilet mi las minet. Możesz tylko kupić bilet mi, możesz tylko kupić bilet mi las minet.
gdzieś. Śpię na pomoście, kiedy idziesz. Nad horyzontem widać. Nad horyzontem widać. Coś się dzieje za kurtyną. Za kurtyną, za kurtyną. Oglądać TV.
niż tylko siedem par, osiem nóg. Jest tylko siedem par, osiem nóg. Jest tylko siedem par, osiem nóg. Obrazów.
to świetne. Dziękuję bardzo. Varieté! Varieté!
jedziemy na Browca. Idę spać, kurwa.